Często pytacie mnie o krewetki, więc dzisiaj wjeżdżają krewetki i to będzie przepis gotowy dosłownie w 10 minut. Najprostszy z możliwych i najlepszy moim zdaniem, który wydobędzie z nich cały smak i aromat. Wbijamy zegary. Zimna patelnia, masło, dobra oliwa, od razu czosnek w plasterki, włączamy na średnią moc i czekamy, aż się roztopi. Kiedy pojawią się bąbelki, a czosnek ładnie się zrumieni, to wyciągamy go do miseczki. I na gorące masło układamy krewetki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Lekko doprawiamy solą, teraz odwracamy, zaczynając od godziny 12 i mamy pewność, że każda z nich spędziła na patelni tyle samo czasu. Zmniejszamy moc, dodajemy jeszcze łyżkę masła na środek, dla chętnych pół łyżeczki płatków chili, świeża pietrucha i to dużo, i wraca ten piękny, chrupiący czosnek. Mieszamy, delikatnie zwiększamy moc i na sam koniec sok z cytryny. Teraz całość mieszamy, żeby krewetki ładnie pokryły się przyprawami. Dosłownie minuta i są gotowe. Układamy porcje w miseczce i na bogato polewamy tym pięknym sosem. Na górę odrobina świeżej pietruchy, czosnkowe grzaneczki, żeby można było wyciągnąć ten sosik. No i mamy gotowe. No i widzieliście sami, 10 minut i mamy talerz przepysznych, świeżych krewetek. Zapisujcie przepis i działajcie. Piona!